Wyobraź sobie, że przyjechałaś nad morze. Wyobraź sobie, że dookoła jest przepiękny widok, że jest piaszczysta plaża ze złotym piaskiem, że jest piękna pogoda, że jest cieplutko. Wyobraź sobie, że to wszystko jest na zdjęciu. Wyobraź sobie, że zaprosili cię do restauracji. Wyobraź sobie, że postawili przed tobą przepyszne jedzenie. Wyobraź sobie, że same smakołyki są przed tobą. Wyobraź sobie, że one są plastikowe. Wyobraź sobie, że możesz przeżyć coś cudownego, możesz przeżyć coś niezwykłego, coś najwspanialszego na świecie, o czym marzyłaś od lat i nagle dadzą ci znieczulenie ogólne. I dlatego, drogie, kochane, umiłowane pochwiczanki. Pochwiczanki, do was mówię, do was pochwiczanki. Nie wierzcie w to, że którakolwiek kobieta na świecie chce w znieczuleniu ogólnym, że którakolwiek kobieta chce w narkozie. Nic z tego, to nieprawda. Kochane, jeżeli chcecie kiedykolwiek przeżyć seks, to tylko i wyłącznie w pełni świadomie. Żadne znieczulenia, żadne środki, maście znieczulające, żadne upijanie się, żadne udawanie, że jak zamknę oczy, to jakoś to będzie. Nie, kochane, jeżeli przyjechałaś nad morze, to nie pozwól, żeby ktoś ci założył paskę na oczy, żeby ktoś ci odebrał możliwość oglądania tego, co widzisz. Jeżeli przyszłaś do restauracji, to nie pozwól, żeby ci podali plastikowe jedzenie. Jeżeli chcesz korzystać z życia, to w pełni świadomie. I informuję was wszystkie, drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki. Nigdy nie starajcie się na pół gwizdka. Gwizdka, gwizdka, nie na pół gwizdka. Na pół gwizdka się nie starajcie. Jak co? To idźcie na całość. Kochane, idźcie na całość świadome, z otwartymi oczami, z otwartym umysłem. No i z otwartą całą resztą. Tylko w ten sposób możecie przeżyć radosny, cudowny, wspaniały seks. Inny seks, inny seks, to jest jak mortadela albo kotlet mielony.